Cześć wszystkim, jestem Wojtek. Dzisiaj chciałem przeczytać w miarę krótki artykuł. Jest o komisarzu Jariku, ponieważ Bartek postawił mi czekoladę, poprosił o Sebastiana Jarika, tak więc czytamy o Sebastianie Jariku, komisarzu Gwardii Imperialnej. Jest sławny przez swoje czyny podczas drugiej i trzeciej bitwy o Armagedon, gdzie walczył przeciwko siłom orkowego Herszta, Gaskula. Jest też jedynym człowiekiem, który mówi w języku orków i jednocześnie jest ekspertem od tego rodzaju obcych. Jak większość komisarzy, Jarik w młodości został zabrany do schola progenium. Orkowego języka nauczył się podczas walk w Złak, zielonoskórych na planecie Wrun. W, czasie, w krótkim dość czasie uzyskał opinię eksperta do spraw orków. Walczył na wielu planetach, a jego służba w Gwardii była tak wzorowa, że jego finałowym przydziałem przed drugą wojną Armagedon był, o Armagedon był czwarty Regiment Armagedonu, który miał właśnie odbudować. Podczas II wojny o Armagedon, Jarik został przeniesiony z rozkazu gubernatora Hermana von Straba na, planeta, na planetę Ul Hades. Było to zapewne jedyne mądre posunięcie von Straba w przeciągu całej wojny. Orcza inwazja uderzyła, po prostu niczym grom, chociaż lepiej wyposażone oddziały gubernatora Hermana nie mogły zatrzymać ataku orków, dopóki ci nie natrafili na linię obrony Jarika. To tutaj orcza inwazja poznała prawdziwą siłę młota imperatora, jak się mówi o Gwardii imperialnej. Gwardziści walczyli z takim zapałem, że do bitwy przyłączył się sam Graskul prowadząc orków do ataku. Próbował pokonać Hades każdymi strategiami, jakie udało mu się wykrzesać, ale dzięki temu, że Jarik tak dobrze znał orków, wszystkie taktyki herszta zostały skontrowane. W końcu HadES przeistoczył się w pole bitwy dla dwóch wojowników. Gazgul spadł na miasto Ul całą swoją mocą i Jarik zdał sobie sprawę z tego, że imperialna defensywa nie zdoła już dłużej utrzymać swych pozycji. Po śmiałym odwrocie pozostałym jednostkom gwardii udało się uciec. Podczas ucieczki Jarik prawie został zabity, ale dzięki swojej żelaznej woli przetrwał. Aż jakie to chwalebne. Podczas pierwszego ataku na miasto Ul Hades w trakcie drugiej wojny Armagedon, Herszt... Ugulhart, jeden z najlepszych podwładnych Gaskula, pokierował większość sił na pozycję Jarika. To właśnie tam stawił mu czoła w epickiej bitwie, podczas której udało mu się pozbawić komisarza ręki. Jarik nie był mu dłużny i odciął mu głowę, a następnie zabrał jego szpon energetyczny i pokazał, ją reszcie, pokazał go reszcie orków. Przepraszam, pokazał ją, czyli głowę reszcie orków, którzy w przerażeniu zaczęli uciekać, ścigani przez obrońców. Informacja o tym wydarzeniu szybko rozprzestrzeniła się wśród orków. Mówiono, że Jaryk jest nieśmiertelny i że potrafi zabić samym spojrzeniem. Sama jego obecność budziła grozę wśród orków. Wykorzystując te przekonania, komisarz przerobił zdobyczny szpon u Gulharta na ramię protezę w miejsce utraconej kończyny. Kiedy. Jaryk stracił lewe oko, medycy wszczepili mu cybernetyczny implant potrafiący strzelać laserowymi wiązkami. Broń ta jeszcze bardziej przerażała orków, którzy nazwali ją złym okiem jarika. Przez ponad sześć miesięcy po bitwie, w której stracił kończynę, Jarik bronił murów Hadesu pomimo zawziętości i heroizmu obrońców. Niestety orkowie w końcu przełamali nieobrony i zalali falą miasto Ul. Kosmiczni Marines z Zakonu Krwawych Aniołów przybyli zbyt późno i zdążyli uratować tylko ciężko rannego Jarika i garstkę towarzyszących mu ludzi, którzy walczyli na ostatniej barykadzie. Komisarz wracał do zdrowia przez długie miesiące. Początkowo zaakceptował posadę w centrum treningowym Gwardii Imperialnej, ale gdy tylko dowiedział się, że Gaskul uciekł, zameldował się w dowództwie sektora gotów do polowania na bestie. 15 lat po zakończeniu II wojny Armagedon, Gaskul postanowił po raz drugi spróbować odebrać Imperium Armagedon. Trzecia wojna miała być dla komisarza Jarika o wiele trudniejsza. Jarik przybył, przybył na planetę e, dwa tygodnie przed inwazją, zgodził się objąć całkowitą kontrolę nad wszystkimi jednostkami na planecie, a jego pierwszym rozkazem było wysłanie wszystkich imperialnych statków, by zniszczyły tylu orków, Tyle orków, ile tylko mogły zanim ci w ogóle dotknęli powierzchni planety. W końcu orkowie wylądowali na swoich skałach. Jarek osobiście poprowadził natarcie składające się z kadiańskich oddziałów uderzeniowych. Ostatecznie orkowie zostali wyparci z systemu Armagedon. Kiedy Gaskul zbiegł, Armagedon i czarni templariusze przygotowali przygotowywali pościg. Jarek poprosił wielkiego marszałka Helbrechta, aby pozwolił mu przyłączyć się do pościgu. Helbrecht się zgodził, a Jarik natychmiast wyruszył. Na wyposażeniu Jarika jest. Ma zwykły mundur imperialnego komisarza, włączając w to wszechobecny czarny płaszcz wojskowy i szpiczastą czapkę. Sędziwy komisarz no sędziwy już trochę lat ma, prawda? Nosi pancerz karapaksowy z wbudowanym małym reaktorem, dostarczającym energii dla. Wielu innych części wyposażenia Jarika. Najbardziej znanym wyposażeniem jest oczywiście energetyczny pazur, który zdobył po pokonaniu herszta Ulgarda podczas II wojny Armagedon. Pomimo jej surowego orczego wyglądu, broń została pobłogosławiona przez kapłanów Adeptus Ministerum i Adeptus Mechanicus i jest dostatecznie potężna, aby zabić wszystko, co stanie Jarikowi. Za pomocą jednego cięcia. Jego zbroja ma także, specjalne, specjalnie budowane pole siłowe, które jest w stanie wytrzymać prawie każdy atak. Wreszcie, posiada on oko bioniczne, implantowane w celu wykorzystania przesądu orków, że jest w stanie zabijać za pomocą spojrzenia. Tak zwane oko nieszczęścia może wytworzyć promień lasera, kierowany umysłem jarika, więc może on podtrzymywać ten przesąd. W przeciwieństwie do pozostałych komisarzy używających pistoletów boltowych, Jarek woli bolter szturmowy według wzoru Godwin de Asa. Jest w stanie utrzymać broń w jednej ręce z taką łatwością jak zwyczajny człowiek pistolet laserowy. Kiedy komisarz nie porusza się pieszo, może liczyć na swój osobisty superciężki czołg Baneblade, zwany fortecą zadufania, który służy mu jako środek transportu, mobilne centrum dowodzenia oraz podwyższenie, z którego może motywować swoich żołnierzy. Błogosławiony przez kapłanów, adeptów ministerum i mechanikus, czołg został specjalnie zmodyfikowany, aby umożliwić Jarikowi motywowanie jego ludzi z głównej wieży. Komisarz wtedy pozostaje dobrze widoczny, ale dobrze chroniony przez specjalne pole siłowe. Forteca Zadufania jest prawie tak samo znana jak i pasażer i wielu uważa, że czołg jest błogosławiony tak jak komisarz przez imperatora. Wszelako jego najsilniejszą bronią jest nie mechaniczne oprzyrządowania czy potężny pojazd, ale jego własna żelazna wola, która umożliwia mu ignorowanie ran, które mogłyby unieruchomić większość istot. To nieposkromione postanowienie, aby walczyć i wygrywać w imię ludzkości i imperatora oraz jego charyzma i elokwencja uczyniły z niego jednego z najbardziej znanych i kochanych przywódców w historii imperialnej gwardii. Imperialni rycerze, żołnierze, przepraszam, no rzuca mi się trochę na głowę, bo czytam o imperialnych rycerzach w międzyczasie, imperialni żołnierze uważają to za niezmierny zaszczyt służyć pod komendą komisarza. Mówi się, że Jaryk nigdy nie musiał rozstrzelać oficera za tchórzostwo, tak bardzo motywująca jest jego obecność. Mówi się także, że nawet dowódcy kosmicznych marines docenili jego autorytet, jednakże być może są to tylko pogłoski powtarzane wśród e, szeregowych, aby wzmocnić ich morale. Tyle o Jariku, dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że Bartek będzie zadowolony. W końcu postawił mi czekoladę. A, dziękuję jeszcze raz. Zapraszam do subskrybowania. W najbliższym czasie kolejne artykuły. To co? Słyszymy się następnym razem, tak? Dzięki. Do usłyszenia, cześć. Czytał Wojtek.